gdzie jest drzewo robocze,
niezależnie od tego, w jakim katalogu ja obecnie jestem, mogę w ten sposób wywołać polecenia Gita odnośnie konkretnego repozytorium, mogę przekazywać na opiekę kawałkom kody w bibliotece, mogę sobie dowolnie manipulować. Pytanie, po co to wszystko? I teraz będziemy. Bo tak naprawdę zastosowanie jest w oskryptowaniu wspomagającym różnych projektów na różnym poziomie. Taka pierwsza z brzegu metoda. W projektach rejsowych mamy piękny plik DB przez schema.rb, który zawsze ktoś zapomni skomitować do repozytorium. I to później psuje testy. W związku z czym w testach po migracji mogę bardzo prosto dopisać, że po wykonaniu testów, po wykonaniu migracji mam jeszcze wykonać taki test, który mi sprawdzi, czy ten plik nie został zmodyfikowany. Oczywiście mógłbym to robić przez kernel system, sprawdzać wartość zwracaną. Tak jest chyba jednak czytelniej. Ciekawa rzecz, to nie mam kawałka kodu, bo to mam rozsiane w paru różnych projektach inline. Lokalne ustawienia typu moja nazwa użytkownika, czy nawet mój publiczny SSH, jakieś szczegółowe zamiary mogę trzymać po prostu w checkoutcie projektu jako kontinuita. I łatwo z poziomu Rejka, z poziomu jakichś skryptów wspomagających, z poziomu samego projektu mogę to sobie sprzedawać. To jest zaskakująco wygodne. Głównym powodem, dla którego Minit powstał i w którym miałem potrzebę faktycznie korzystać ze skomplikowanych wywołań, jest tak zwany weryfikator, czyli narzędzie, które pozwala, też mojego autorstwa, w tej chwili jeszcze jeden człowiek nad tym pracuje, ono pozwala w konfigu powiedzieć, jakie rzeczy, jakich bibliotek zewnętrznych, jakich kawałków kodu czy nie kodu potrzebuje do projektu z zewnątrz. Weryfikator wciągnie mi to do Gita, każdy jeden moduł jako osobny branch, jako branch bez rodzica, w którym jest tylko i wyłącznie czysty stan danej biblioteki i zmęczuje mi to do mojego branża. Niby proste, ale jednak wymaga dość delikatnego traktowania Gita, żeby to było bezpieczne, żeby to mi nie nadpisało zmian, które mam lokalnie, żeby to wszystko działało tak jak trzeba. Efektem jest wiele branży, wiele tagów i docelowym efektem jest to, że ja zawsze wiem, co ja mam z zewnątrz, skąd ja to wziąłem, kiedy ja to wziąłem, w jakiej wersji, jakie poprawki wprowadziłem. Co jeżeli ktoś miał przyjemność lub nieprzyjemność przechodzić przez audyt licencyjny projektu, jest w stanie sobie to wyobrazić, na ile to potrafi łatwo życie. I w tym projekcie mam też ładne parę miejsc, gdzie naprawdę dużo upraszcza, od możliwości podejścia do Gita w taki sposób. Czyli choćby prosta metoda, coś co nie mam pojęcia, czemu Gicie jest tak skomplikowane i nie ma do tego pojedynczego polecenia. Sprawdź, czy repozytorium jest czyste. Najprostsze, co mi się udało znaleźć, to jest jakiś taki wątek z Stack Overflow. Trzy polecenia, jedno rescue. Też widać, że nie trzeba w żadnym stopniu korzystać z tych magicznych haszy i przetwarzania ich poleceń. Zawsze możemy zejść w dół, podać po prostu jako stringa, ale też zadziała. W tym wypadku tak jest krócej i zmniejszej. Parę przykładów RPF-ów. Jakie mam prekonty Gita? Albo też nadal nie rozumiem, czemu w Gicie takie rzeczy są tak skomplikowane? Jak się nazywa bieżący na? To jest bardzo intuicyjna nazwa metody, grepparse, abrebref, piękne. Albo prosta metoda, czy jeden branch jest przedłużeniem drugiego brancha. Takie helpery w tym wypadku to są jednolinijkowce. Jakby miał się używać z istniejącymi API, albo powołać bezpośrednio jako polecenia shella, to wiele bardziej rozległe. Inny przykład. Zebranie, jaki jest ostatni tag, który jest na danym branchu i który został wmeldowany w biorący branch. I tu już na przykład widzimy przewagę robienia tego w Ruby zamiast rzeźbienia tego samego jako skryptu shellowego. I tu już dochodzimy do bardziej skomplikowanego przetwarzania.
Widzę, że jest jeszcze sporo czasu, więc mogę przerzucić się na większy kawałek kodu, chyba że właśnie coś przeciwko. To jest coś, co mi się nie zmieściło na jednym slajdzie, więc po prostu robię tak. To jest funkcja, która wywołuje blok. Po tym, jak zachowa bieżące zmiany w drzewie roboczym, przerzuci się na drugi branch, opcjonalnie go wyczyści. To jest też zaskakująco delikatne. Najpierw wchodzimy do głównego katalogu, żeby przypadkiem nie usunąć gałęzi, na której siedzimy. Robimy sobie Stasza, takiego, który zbierze także nieskomitowane, także ignorowane. Jeżeli ktoś ma pomysł, są jakieś dziwne przypadki, kiedy ten staż nie zwróci, że nie ma zmian repo, ale też nie zostanie wykonany, bo to z jakichś przyczyn. Żadne dane nie zostały stracone, tylko gdzieś odtworzenie tego staża zwrócił błąd. Nie rozumiem tego. A masz gdzieś przypadek taki? Nie, znaczy, nie masz takie repo, w którym to się stało i udało ci się zabrazić? Nie jestem w stanie tego powtarzania wywołać. Nawet jak próbowałem zresetować branżę i powtórzyć poprzednią sytuację, to nie przechodziło. Możliwe, że to są jakieś pliki ignorowane, możliwe, że to są jakieś synpliki ignorowane. Bo w gicie jest też, nie wiem czy jakby obsługujesz to, ale w gicie jest też ten taki przepiękny switch git update index assume unchanged i podajesz nazwę pliku. I jeżeli masz plik, który się zmienia, ale nie chcesz go, jest wersjonowany i się zmienił, na przykład powiedzmy sobie na station.cls, być może ci znany plik, jako przykład, to możesz powiedzieć i to mi albo nie wiem, to od RPM-wersji. Coś, co chcesz mieć lokalne zmiany w stosunku do tego, co jest w repo, ale jest sens, żeby ten plik był wersjonowany. Możesz zrobić gitowi powiedzieć git update index assume unchanged i on przestanie być pokazywany jako zmieniony, chociaż będzie zmieniony. I być może to jest przypadek, w którym staż ma ludzi, dlatego że ten plik jest zmieniony, ale powiedziałeś gitowi, że on będzie zmieniony. I on, wiesz, na przykład wtedy sypią się różnego rodzaju zmiany gałęzi. Masz git status, który ci mówi, że jest pusty, musisz zmienić gałąź, a on mówi, że nie zmieni gałęzi, bo tam git się zmieni. Zrobię sobie notatkę, bo to może być to. Znaczy, jak sprawdzimy adminę, nie wierzę w notatki na systemach, które mam prawie złożyć. Znaczy, macie jako admin po prostu zna ulotność danych cyfrowych. Dokładnie, hard copy. To jest to. Tak, to może być to, zwłaszcza, że ten niby niezmieniony plik, ja później i tak usuwam w ogóle z dysku, żeby mieć czyste pole do ściągnięcia modułu. To jest nieprawdopodobne. Jeżeli istnieje branch, to jest jakaś metoda helper, checkout, git rn z wszystkimi możliwymi opcjami, tylko tak wiem, co robię i chcę sobie strzelić stopem. Jeżeli chcę, jeżeli mam opcję clean. Jeżeli nie ma brancha, to tworzę nowego brancha, też robię git rn rf, bo to też jest zabawne. Widzicie, jeżeli tworzę tak zwanego orphan brancha, czyli brancha bez żadnego rodzica, bez żadnej historii, on jest utworzony. Ale indeks zawiera to, co zawierał commit, na którym wykonałem to polecenie. Bo czemu nie? W sensie startujesz z aktualnego stanu, tak? Tak, ale mam to w indeksie i nie mam tego jako rodzica. W związku z czym muszę zrobić git rm-rf.a. Jeżeli tam jest jakiś git ignore, to muszę do tego dodatkowo wziąć pod uwagę. A orphan branch to jest po prostu puste repo? Czy to jest branch czegoś? No bo nie, to jest branch bez rodzica. Tak jak pierwszy commit na pustym repo jest z założenia orphan, tak na istniejącym repo też możesz zrobić orphan branch. Czekaj, jak to jest branch bez rodzica, to nie zostanie posprzątane przy pierwszym git GC? Ale jak odmerżuję na przykład.
no, dzieci. Na tym cały deal polega, że upstreamowy moduł jest takim offline branch, w związku z czym nie ma nic wspólnego z masterem, nic wspólnego z moimi lokalnymi poprawkami, śmieciami, jak to mam prawo. To tego się powinno używać do GitHub Pages do tego projektu. Tak. O tym kawałku zapomniałem. Też mam gdzieś coś w jakimś niedokończonym projekcie generowania dokumentacji, który nawet dla mnie nie działa, który też właśnie przez nimi da. Bierze wygenerowaną dokumentację na tym branżu, staszuje, komitują na GitHub Pages. Powodzenia w robieniu tego z poziomu szara. I robimy ten rm-rf, bo git nam grzecznie zostawił taki przyczyn index. If ensure, żeby mieć pewność, co by nam się nie wyłożyło w tym roku, który nam ściąga kod. Odciągamy stasza. A na samym... Ja robię tęcza. Nie robię tęcza, że robię drop. To jest niższy poziom. Ale tutaj upewniamy się, że jesteśmy z powrotem na właściwym branchu. Nawet jeżeli blok do niego nie wrócił, upewniamy się, że stasz, czyli wszystko co było lokalne, wszystko co było zmienione, jest z powrotem przywrócone. Trochę się tego bałem, ale to mi wszystkie duże dostępu, które trzymam jako do file w repo, wszystkie generowane konfiguracje i tak dalej, przywracam do żadnych programów ignorowane, nieignorowane. To jest ten jedyny przypadek, kiedy czasem start pop się wyłoży. Nie jestem w stanie tego zrobić. Generalnie to do takich przypadków służy właśnie git. I to jest mniej więcej tyle, co ja mam przygotowane. Także jeżeli są jakieś pytania, sugestie, pomysły. Ja mam tylko pytanie, do którego momentu, czy do jak nisko poziomowych narzędzi dochodzisz w swojej bibliotece logowej? W sensie na jakim poziomie narzędzi szalowych czy komentarzowych korzystasz z biblioteki? Czy korzystasz z tych wysokopoziomowych komend, z których się normalnie korzysta używając Gita, czy korzystasz właśnie z tych niższych? Takich bardziej hydraulicznych. Z obu zależy, co chcę osiągnąć. Jeżeli skrypt to ma, jest na przykład taskiem Rejka, który ma zrobić coś ładnego i przygotować commit, ale pozwolić użytkownikowi wyedytować commit loga, to w tym momencie korzystam z wysokopoziomowych, żeby użytkownikowi się odwalił i wyedytować wszystko. Ale nie sam nikit pod spodem. Nikit pod spodem po prostu była szera. No tak, a chodzi o to, czy używa tych samych shellowych komend, których ja używam pracując z kitem z command line'a? Używa tych, które mu wywołasz. On sam woła tylko i wyłącznie raz jedno polecenie. Tak, i ja je znajdę w momencie, kiedy przywiązuję instancję do repo. Poza tym wszystko woła użytkownik. Aha, tutaj wyłączyłem się jednak. Poza tym wszystko woła użytkownik. A to znaczy, że to jest jakiś metod missing po prostu na... Tak, to jest metod missing. Aha, okej. A jeżeli by metod missing coś pluło, na przykład metod missing z jakichś przyczyn nie podoba się, jeżeli próbuję właśnie git dom, w tym momencie mam metodę git, która po prostu przyjmuje polecenie. A ja mam takie pytanie, bo tam miałeś, jak to określiłeś, automatyczne przekształcanie hashu, nie? Tak. No to jak przekształcasz minus n, znaczy dwukropek n, 5, i miałeś jeszcze powiedzmy jakiś tam, nie wiem, size, czy inny, coś tam innego, to potem przekształcało na równa się i string, nie? Tak. Jednocyfrowy to jest minus literka, spacja, argument. Jednoliterowe, wieloliterowe to jest minus, minus wyraz, równa się argument. I wszystko jest cytowane dla Shella i to jest konwencja, którą miałem spośrednio z manualnego. Jasne, dobra. No to jak jest konwencja na to? No to jest pozycjonalna konwencja. Drugie opcje powinny mieć na grupę się. To jest sugestia, nie konwencja, ale nic się bardzo mocno trzyma. Okay. Plus jeszcze przekształcam określenia w symbolach na myślniki, na kreski w linii polecenia. Ja jeszcze pytanie, jak masz switche, które nie przyjmują wartości, true.
Tak samo mogę, nie pamiętam jak działał przez widzowie się jakowałeś podaż, ale takie rzeczy i tak są dość ciskie, nie do końca zrozumiałe. Ale poza tym to też spłaszczało areje, więc żeby łatwiej można było komponować złożone polecenia. Tak samo, biorąc pod uwagę, że switche mogą występować przed albo po jakimś argumencie, różne są potrzeby też. Słowniczek może być w dowolnym miejscu, nie musi być na pierwszym, a nie ostatnim. To jest tylko i wyłącznie metod missing. To jest jedyne miejsce, w którym nudzic sam sobie robi głowa. Poza tym to wszystko jest metod missing. Jest jakaś magia, żeby znaleźć, wejść do katalogu i znaleźć, dać nitowi znaleźć, zamiast próbować reinterpretować tę logikę, gdzie on ma i gdzie ma. A to git command to jest... To jest konfigurowane i domyślnie to jest po prostu napis git, ale mogę per klasa dziedzicząca, per substancja, per instancja to zmienić, tak żeby można użyć na przykład do testowania po różnych wersjach. Okay. Czyli wszelkie rzeczy, nie wiem, git ma coś tutaj w trial, czyli tego testowego odpalania komendy, to nie zmieniają, to najpierw się dostanie. To musi być mocno specyficzne dla danego polecenia. To jest generalnie cienki problem. W tej chwili on korzysta z najniższego wspólnego mianownika, jeżeli chodzi o wywoływanie zewnętrznych poleceń. I docelowo nie będę mógł się chwalić, że to ma niecałe 200 linii, bo chciałbym, żeby mógł korzystać z POSIX SPON i innych wydajniejszych opcji, jeśli nie są dostępne. No, niestety w tej chwili to jest też zabawny motyw w dobieraniu biblioteki Ruby z kolei, że w kernel system metoda spokojnie przyjmie mi array argumentów, zasetuje je ładnie do shella, żeby wykonać egzekwę tak jak trzeba. Nie mam odpowiednika aż do 1.9.2 albo 1.9.7.8.7, nie mam odpowiednika, który by mi zwracał wyjście w programie. Czy połupan 3? Z nim też są jakieś cyrki, bo on mi z kolei, nie pamiętam, czy nie pozwoli wziąć tylko STD out, a zostawić STDR na konsolę, czy coś, w pewnym razie to nadal... Było ileś tam różnych opcji, w mniejszym lub większym stopniu konfigurowanych i nie dawało to w żaden sposób pełnego pokrycia przestrzeni. Proszę, ten wątek jest tak hermetyczny, że musisz go kontrolować już po takich kuluarach. A tutaj muszę wziąć jednego dużego stringa, rozbić go na słowa shellowe, zacytować go na shella i wykonać przez shella w ten sposób. Czy są pytania, że to nie hermetyczne niż połowę 3? Ja mam jeszcze jedno. Znaczy, bo to takie ogólnie jest trochę poważne. Czyli ty przy tym weryfikatorze robisz branżę z zewnętrznymi zależnościami projektu. Tak, jeden branż na każdą z na przykład, nie wiem, rzeczy, które są potrzebne, tam zakładam w szefie na przykład kółku szefa, tak? W tej chwili kółku szefa, ale też, żeby móc wykorzystać zewnętrzne narzędzia, w tej chwili support do czegoś takiego jest w drodze. Chciałbym na przykład zanować bundle cache i w tym momencie na wszystkie żeby bandera byłby jeden. Tak samo jest analogiczne narzędzie dla szefa, które ma te zalety, że nie mesza koła od nowa, a te wady, że wszystkie kółki mam w jednym katalogu i jako jeden. No, to co, to dzięki wielkie.